Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi: czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Te słowa zachęty wypowiada dziś do nas nasz Pan Jezus Chrystus. Zasadniczo uszy są po to, aby słuchać. Czasem jednak można odnieść wrażenie, że niektórzy mają uszy wyłącznie po to, aby nosić kolczyki. Poznajemy poprzez słuchanie. Słuchamy drugiej osoby, aby poznać jej świat, jej pragnienia i potrzeby. Słuchanie jest bardzo cenną umiejętnością i paradoksalnie coraz trudniejszą w świecie, gdzie coraz więcej wokół nas zagłuszaczy. Wszyscy wokoło bombardują nas informacjami. Wiele z nich jest nieprawdziwych lub wręcz szkodliwych. Jak w tym zgiełku odnaleźć prawdę, odnaleźć Boga? Czego lub kogo słuchamy? Jakie jest nasze słuchanie? Czy słuchamy Słowa Bożego z uwagą i chęcią zrozumienia? Potrzeba nam współczesnym usiąść jak Maria, siostra Łazarza, u stóp Pana i wsłuchiwać się w Jego naukę. Słowo Boże, Biblia, jest kanałem komunikacyjnym między Bogiem a ludźmi. Jest źródłem boskiej mądrości, dostępnym dla każdego z nas. Nie trzeba odbywać trudnych i wieloletnich studiów teologicznych, aby z lektury Pisma Świętego odnieść pożytek. Wystarczy usiąść i słuchać. Każdego dnia karmić się Słowem Pana, a Słowo to z każdym kolejnym dniem stanie się dla nas bardziej zrozumiałe. Pismo Święte bowiem dostosowuje się do poziomu słuchacza i niejako wzrasta razem z czytelnikiem. Przemawia zawsze na poziomie odpowiednim dla słuchającego. Baczcie na to, czego słuchacie. Treści, jakie wpadają w nasze ucho, nie są bez znaczenia. Każde usłyszane słowo wyciska się w naszym wnętrzu, w naszym intelekcie. Jeśli słuchamy kłamstwa lub bezwartościowych treści, powoli każdego dnia nasze życie staje się takie, jakie treści, którymi się karmimy. Jeśli chcemy, aby nasze życie stało się coraz dojrzalsze i piękniejsze, musimy karmić się pokarmem, który będzie nas uwznoślał, uszlachetniał, a nie degradował. Weźmy sobie słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do serca i przypatrzmy się temu, czego słuchamy. Ile w tym jest Słowa Bożego, a ile ludzkiej, bezwartościowej gadaniny.